Jej, obiadek za mną, pora zatem poszperać tutaj po tych podziemiach niepokojących. I zobaczymy, co też ciekawego się wydarzy, bo na pewno cała masa rzeczy. Mam silne podejrzenie, że to wszystko, co odkryliśmy, to szlak trafi po dalszych zabiegach Drake'a. Elena, czy sugerujesz ten kierunek, który żeśmy już... to żeśmy stąd przyszli, więc... raczej nie. Zbadajmy dokładnie wszystkie ściany. Spróbujmy odnaleźć rozwiązanie, zanim Elena to zrobi, bo ona jest dosyć sprytna dziewucha. Tędy żeśmy próbowali. Nate, patrz, tam jest przejście. No skubana. Podsadź mnie. Chodź. Przyjmiałem, że jej dżinsy podpali. Okay. No dawaj. Tylko nie pająki. Okej, chodź na górę. Okej, dzięki. Z tyłu nic? Zupełnie. Uważaj na głowę. Tak. Dobra. I jakie wielkie robaki, jakieś takie gąsienice. Tędy nie da rady. Dobra, ale pajęczyny są, co? Nie lubiłem pająków. Ostrożnie, ostrożnie. Tutaj przed nami zasuwa jakiś. Ostrożnie. Nie wiem, czy tu się da skoczyć w ogóle. Ręce są, co? Jest to ostrzeżenie na złodziei. Oh, the hands that stole from me. A ręce, które chciały mnie okraść. Ręce, albo które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. Musiał nieźle cuchnąć, jak one się rozkładały, co? Paranoja, no. Co poradzisz? U morderców i dyktatorów rzecz codzienna. YouTuberzy też mają paranoję. Myślą, że każdy komentarz to jest od razu złośliwy. Zobacz, łatwo mi powiedzieć, bo ja też tak. Szubienice. Szubienice. Co? Mówi się szubienice. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienice? Nathan, proszę cię. Więc tak, więc ja też jestem dosyć bezwzględny, jak mnie coś irytuje. Ale lepiej raz się pomylić, niż się potem zadręczać. Zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra, więc patrz pod moje nogi. Krystywanie. Kurde! Jasna cholera! Wszystko okej? Tak, jak na razie tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. Może powodować.
Liczyłem na to, że wywołam eksplozję, ale... Myślę, że pobiegnie za mną. Wiemy, co wywołało tamtą eksplozję. Nic dziwnego, że tyle tutaj zawalonych przejść. Ale musieliśmy iść inną stroną niż... Trochę tu ślisko. Niż najemnicy, bo... Też byłyby rozwalone te pułapki. Jezu. Serce, które się wzmoci, nie? Kolejne ozdoby z kości. Serca, które stwardniały przeciwko mnie. Jest. O nie, kolejne wybuchowe mumie. Cholera! Czekaj! Jesteś cały? Tak. Ale tędy już nie przejdziemy. Jestem. Dziewczyna to bierze na klatę, ja to uciekam. Ale ma większą amortyzację pewnie, dlatego jakoś to znosi. Taki żart, Boże drogi! Taki żart. Typowy męski żart. Fani. Nie wybuchajcie, dobra? Bądź ostrożny. O, matko. Najpierw wybuchły z lewej, potem wybuchły z prawej. Tylko dlatego przeżyłem. O, się. To na pewno nie jest zdrowe dla płuc. Hej, wszystko w porządku? Dobrze, dobrze. Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? Przez samo ciśnienie mi powodowało, że bębenki popękały. Ostrożnie. Wiem. Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była, jakby to powiedzieć, dobrowolna. Co zrobił? Dlaczego to wybucha? Jakieś czujniki ruchu, czy co? No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Zaraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoi. Są takie... rozmówki w stylu nie, bo ty. Nie, ty, nie, bo ty. Momencik. Szklanka pusta. Mi zaschło. Wybaczcie, no muszę sobie. Skończyła mi się herbata. Ale mam jeszcze wodę. Ostatnio trzymam przy sobie butelkę wody mineralnej zawsze. W tym komputerowym i się okazało, jak nigdy wcześniej nie piłem w ogóle, tak teraz wypijam 4 litry dziennie. Muszę często do ubikacji latać w związku z tym, ale... To jest podobno zdrowe, nie? Więc... Nie wiem, jak mogłem wcześniej siedzieć cały dzień tutaj i w ogóle nic nie pić. Nie, ci tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po samie. Znajdziemy. Wow, ręka, noga, mózg na ścianie, to... Helena, padnij! Chcecie nas tu wszystkich podtrzymać? Dobra. To jest szybkie, nieźle szybkie.
niego. Kurde, niezły sprzęt. Strasznie zużywa pociski. Copperhead. Weźmy tego Eriksa. Samo. Weźmiemy sobie ten pistolet na jakichś cięższych typów. Niech będą nas nachodzić, a pewnie będą nas nachodzić. A propos. Kondor to jest chyba strzelba tutaj. Załatwiło tego typa? Dobra. Na razie amunicji jeszcze mamy. Jest to RX. Ostrożnie. Myślałem się, że mi coś z pleców wyskoczy. Doceniłem wybuchające mumie Avery'ego. Zabierzmy te flary. Dobry pomysł. Dobra, tam już nie doskoczę dalej. Usta, które źle o mnie mówiły. Dalej ich pokroił. Nie widzę żadnych śladów. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. No musimy iść, bo tam był chyba ten tunel, którym oni szli i on się teraz zawalił. Tutaj najwyraźniej doszło do walki, okej. Tu nic ciekawego. Witam panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Najwyraźniej. Jezu, to jeden z ludzi Avery'ego. Tylko umarli milczą. No. Nie ma bata. Koleś musiał mordować wszystkich już, którzy tylko wiedzieli o skarbie. Nie wiem, ile można chcieć dla siebie pieniędzy. I mieć nadzieję, że to, no co, no na Boga, no i ile można chcieć. Chyba tu doszło do jakiejś bitwy. Tak, między ludźmi Tiu i Avery'ego. Ile można chcieć. No to byli piraci, oni chyba nie mieli górnego limitu, co? Przepraszam. Jest kluczyk. Klucz. Jest też, o, klucz Avery'ego. Porucznik u Bartonie. To list od Tiu. Poruczniku Bartonie, Avery właśnie przygotowuje się do ucieczki. Pomoże nam się stąd wydostać. Dobrze to słyszeć. Jeśli pozwolimy mu stąd odpłynąć, to zniknie na dobre, razem z naszym skarbem.
Ten klucz otworzy bramy znajdujące się w głębi jego tunelów, ale niech pan ma się na baczności, poruczniku. On z pewnością spodziewa się tego, że ruszy za nim pościg. Gdy pan i pańscy ludzie będziecie przeszukiwać tunele, ja zbiorę niewielki oddział i udam się w dolinę, żeby odciąć mu drogę ucieczki. Jeśli Bóg się do nas uśmiechnie, jutro przed zmierzchem znowu będziemy piratami, żeglującymi ku nieznanym portom, z ładowniami wypchanymi złotem, wiatrem w żaglach i pełnią wolności z Bogiem. Kapitan Thomas Tew. Czyli Avery był zdrajcą, tak? Być może Tew zaprosił faktycznie tych piratów, żeby się z nimi rozmówić. Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. Więc liczył na to, że Avery szykuje pokój, a tak naprawdę potruł wszystkich. Tew się udało chyba tego losu uniknąć. Śmierć tym, którzy zboczą ze ścieżki. Przyjrzyjmy się temu. No dobra. Chyba będziemy mogli jeszcze sprawdzić w dzienniku potem, więc... Na razie nie muszę tego zapamiętywać, myślę sobie. Dwa tunele. O, rany. Chryste, panie. Zakładam, że ona została z tyłu odpowiednio daleko. To jest jakaś masakra. Co? Nie? A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. Tak mordował wszystkich rywali. To... Wow. Okej. Co jeszcze? Dzięki. Wysoko. Ale nie za wysoko. A, te wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko... A takie 3 na 10. Raczej 4. Aż tyle? To są fragmenty okrętów. Kawałek skarbów. Tak, gdybyście byli ciekawi, to można oczywiście, to ja nie pokazywałem tego, ale ktoś w komentarzach zapytał. No to w zasadzie po wejściu do tych skarbów to nic więcej, no można je tylko poobracać, więc uznałem, że to jest niekoniecznie atrakcyjne pokazywanie tego wszystkiego, więc troszkę olałem. Chodzę w kółko? Najpewniej. A, uszy mi się zatkały. Tak, schodzimy coraz niżej. No i jest to łamigłówka. Kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów. Ale mamy to opisane dosyć dokładnie w tym podręczniku, kurde, przetrwania. Okej. Okay. No właśnie. Symbole są na filarach. Tew pokazał swoim, jak ominąć pułapki. No dobra. Czyli tak, przy znaku Averego mamy tylko w prawym dolnym pułapkę. Okej. Zabije się to 55 tysięcy razy. Tu są krzyże. Tu jest... No nie, to jest znak, którego nie mam wypisanego. Tu jest znak Averego. Więc pułapka powinna być tutaj po prawej na dole. To powinno być bezpiecznie. Ale zaraz, to jest do góry nogami. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Czyli pułapka jest w
tym narożniku tutaj. To powinno być bezpiecznie. I tu też. Okej. Okay. Teraz ustalmy. Pułapka prawdopodobnie jest tylko tu teraz przede mną. Bo czaszka patrzy się w stronę pułapki na dół, więc możemy iść tu. Okej, okay, niezły początek. Idź za mną, dobra? Tu. Bądź ostrożny. Teraz jest okręt, ten nie jest opisany. Powiedział ten, który zdetonował wszystkie bomby w okolicy. No, niestety nie mam doświadczenia z bombami w mumiach. Dobra, zobaczmy te krzyże. Na dole krzyża jest pułapka. Wszędzie są pułapki, kurde, tutaj. Z wyjątkiem lewego górnego tego, czyli tu nie ma pułapki. I tu. Ale nie chcemy przeskoczyć? Teraz. Ale... nie możemy skoczyć. Shit. Bo tam na pewno można przejść. Pytanie tu. Ten symbol, co oznacza? Czy tu nie ma pułapek nigdzie? Czy też są wszędzie? To się ledwo trzyma. To są wszędzie pułapki, tylko nie w tym miejscu. Jest nie za wesoło. To wszystkie trzy będą. Więc trzeba zaryzykować, pójść dalej. Tu nie ma. Nie mam pojęcia, zaraz, no statek jest gdzieś oznaczony, nie, nie, jest statek, Boże drogi, czyli w dolnej części statku nie ma pułapek, czyli tu możemy wejść, będzie bezpiecznie. Na razie. Przy tym krzyżu, wszędzie są. Lepiej nie ryzykować. Przy tym nie powinno być tutaj, okej. I teraz Avery patrzy na pułapkę, więc na pewno nie będzie jej tutaj, tutaj i tutaj. Już. Udało się. Avery może mi skoczyć. Myślałem, że są trzy wzory, ale że akurat statku nie ma. Ale udało się. W jednym miejscu zaryzykowałem, wlazłem na ten statek, ale to była jedyna możliwa ścieżka, więc nie mogło tam być pułapki. Co się potwierdziło. To nasza droga. Moja droga, oto nasza droga. Ach, Boże. Czy to pozostali ludzie Thomasa Tu? A, pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Ta. Lepiej patrzmy pod nogi. Kto zacznie wybuchać? Biegniemy do drzwi. Stalowe drzwi. Dziurka. Klucz. Stój. Może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. Ale jestem dobrej myśli. Tak? Przynajmniej nas nie wysadziło. Nie masz przypadkiem noża? Nie, ale ten tutaj ma miecz. Pomóż mi to rozbujać. Wiesz co, no nie jest tak źle. Ja to bym nawet w tej pozycji posiedział trochę, ale... Szybko!
nie, tylko nie bieganie w tę stronę. Dziękuję, kapitanie. Jak za dawnych lat, co? Helena? Helena? Hej! Hej! Helena, zbudź się! Helena! Mój bohater. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie! To nie jest śmieszne! Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Helena. Naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał! Daj, posłucham. Dla mnie bije jak twam. To teraz jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. O Boże, cały jesteś w błocie. Może jednak coś z tego będzie, co? Kurde. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. To pewnie sam. Chodź. No i moment prysł. Kurde, to może jednak coś będzie z nimi, bo już się bałem, że... Ten strzał oznacza, że żyje. Jeszcze. Czy to... No niekoniecznie. Galeon? Tak, na to wygląda. Chyba przygotowali skarb do przeniesienia, nie? Może przenieśli i zostawili... Wygląda na to, że Avery nigdy stąd nie odpłynął. Jeżeli skarb jest, to musi być tutaj. A nie. Mamy kilka opcji. Możemy przeskoczyć na drugą stronę. No ale tędy wejdziemy wyżej. Jesteście na to gotowi? No to do zobaczenia. Następnym razem. Ja też jestem ciekawy, nie? Ale nie mogę tak długich odcinków, no 30 minut. Potem mówicie, że jestem jak Polsat. Nie, tak wyszło.